Zgorzelcu. To tu, w nocy z soboty na niedzielę, 12 marca, doszło do pożaru parterówki przy ulicy Wróblewskiego. Z płonącego budynku strażacy wynieśli mężczyznę. Gdy przekazali go ratownikom, ci mogli już tylko stwierdzić zgon. W związku ze sprawą zatrzymane zostały 4 osoby, a 2 z nich, Paweł G. i Bartłomiej S., usłyszały zarzuty zabójstwa i sprowadzenia pożaru, który miał na celu zatarcie śladów przestępstwa. Jak ustalili śledczy, mężczyźni w trakcie imprezy w szerszym towarzystwie, podczas której pili wspólnie alkohol, usłyszeli pewną plotkę dotyczącą ofiary Jacka F. Jeden z mężczyzn znał ofiarę, a drugi nie. Ta informacja nie spodobała się jednak obu panom i postanowili udać się do 51-latka, by wyjaśnić sprawę. Jacek F. wpuścił ich do mieszkania. Tam mężczyźni mieli go pobić pięściami, skopać po całym ciele i głowie, a później zadać mu kilka śmiertelnych ciosów nożem. Potem, by ukryć ślady przestępstwa, podłożyli ogień w wynajmowanym przez Jacka mieszkaniu. Paweł G. i Bartłomiej S. zostali zatrzymani i trafili do aresztu tymczasowego na najbliższe 3 miesiące. Jak mówią mieszkańcy osiedla, 51-letni Jacek F. był spokojnym sąsiadem i porządnym człowiekiem. Przy ulicy Wróblewskiego mieszkał od około 2 miesięcy. Kiedyś przyszłam do niego, pogadałam sobie z nim, no i tyle, że ten zaprosił mnie kiedyś na kawę, ale ja akurat nie miałam czasu, no i poszłam sobie tam swoje sprawy załatwiać. A jak dawno tutaj pan Jacek mieszkał? 2 miesiące? No niedługo. A jakim był człowiekiem? Co może no spokojnym, no spokojnym był. Ja później właśnie, bo tu koleżanki syn jechał tym samochodem i on zauważył, że tu się pali. No i on wziął i tego. I zadzwonił na ten, przyleciała jego mama, a ja tylko jeszcze słyszałam jak pomocy, człowiek się pali, nie? Później go wynieśli, nie? Jak już przyjechała policja, prokurator, tam jeszcze ktoś, no i ten. I wzięli go, tu jeszcze położyli, to takimi parawanami zakryli.